Cześć wszystkim, witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka roślin, które już teraz można wysadzić na rozsadę. Zapraszam do oglądania. Pierwszymi roślinami będą to papryki. Ja tutaj mam dwie papryki słodkie oraz jedną paprykę ostrą. Papryki teraz siejemy, ponieważ mają bardzo długi okres kiełkowania. Oraz papryki mają długi okres wegetacji do momentu rozpoczęcia kwitnienia oraz owocowania. Więc aby w tym sezonie cieszyć się owocami papryk już w czerwcu, lipcu, musimy zacząć sianie ich już teraz. Papryka jest rośliną bardzo długo kiełkującą. Aby przyspieszyć okres kiełkowania, możemy nasiona podkiełkować na wilgotnej chusteczce w ciepłym miejscu. Nasiona, które już zaczną kiełkować, należy wsadzić do ziemi i systematycznie podlewać. Po kilku dniach ujrzymy już większe roślinki. Kolejnymi roślinami są to selery. Ja tutaj będę siała w tym roku seler korzeniowy maksimum oraz talar. Selery są roślinami ciepłolubnymi, więc należy pamiętać, że od teraz, od momentu wysiania na rozsadę do momentu wysadzenia do gruntu, musimy zapewnić im ciepłą temperaturę w pomieszczeniu. Ważnym elementem, który należy pamiętać przy sianiu selera, jest to, aby tych nasion nie zasypywać ziemią, lecz pozostawić je na wierzchu doniczki. Wtedy zwiększamy szanse na ich kiełkowanie. Kolejnymi roślinami są to cebule. Ja będę w tym roku siała szalotkę, White Lisbon oraz cebulę siedmiolatkę. Są to rośliny, które mają długi okres wegetacji, dlatego siejemy już je teraz. Należy pamiętać, że przy rozsadzie cebuli należy zapewnić niższą temperaturę w momencie, kiedy już będą one kilkucentymetrowe. Około 5-6 cm. Najlepsza temperatura byłaby około 15. Wtedy zapobiegamy wyciąganiu się roślin i sprawiamy, że są bardziej krępe i mają silniejszy system korzeniowy. Kolejnymi roślinami będzie to por. Ja tutaj mam dwie odmiany pora. Z porem jest podobna sytuacja jak z cebulą. Należy teraz robić rozsadę, aby szybciej cieszyć się już zbiorami. Ważne jest, aby też obniżyć im temperaturę wzrostu, aby nie wyciągały się za bardzo. Ostatnim warzywem u mnie będzie to poziomka. Poziomki można wysiewać teraz, późną wiosną lub nawet w lecie. Ja spróbuję wysiać je teraz, ponieważ chcę uzyskać owoce już w tym roku. Poziomka jest bardzo malutką roślinką na początku. Bardzo wolno rośnie, więc trzeba poświęcić jej dużo czasu i uwagi. Zachęcam do napisania w komentarzach, czy już coś Wy będziecie w tym roku wysiewać. Zachęcam do tego, aby przed wysiewaniem wszelkich roślin zapoznać się z ich uprawą, aby zapewnić im odpowiednią ilość światła, żeby się nie wyciągały i żeby nie zmarnować swoich pierwszych rozsad. Należy pamiętać, żeby ich nie przelewać. Zachęcam do komentowania, co Wy już teraz planujecie wysiać w styczniu. Zachęcam też do subskrypcji kanału.
Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.